długo będzie trwał ten bal. Mogliśmy założyć ten kostium. Fajny kostium, Karol. Dzięki. Spóźniłeś się. Głupi Damianek aż 5 razy zmieniał kostium. Wszyscy na stanowiska. Wyjątkowo duża frekwencja, nie sądzi pan? Miecio jest w pogotowiu. Olo też jest gotowy. Szybciej! Nie za gorąco ci w tym kostiumie? Ja nie wiem. Chodź! Piękny kostium, Wandziu. Dziękuję, pani dyrektor. Dzieła. Świetne przyjęcie. Poncz jest smakowity. Tak, delicje. O, balony. Wara od balonów, gryzonie, są moje. Powinno wystarczyć. O, pani dyrektor, szybko! Piotruś mówi, że ktoś jest w schowku sali chemicznej. Niemożliwe, sala jest zamykana. Wiem, powtarzam tylko, co powiedział i... O, proszę. O, mój Boże, co tam się stało? To był sygnał. Idziemy. Dyrektor, chyba ktoś tam jest. Halo? Mówi pani dyrektor. Czy tam ktoś jest? Słyszałem krzyk, a potem huk. Dam głowę, że stamtąd. Znajdź pannę Kat Toporską, niech z mojego gabinetu weźmie klucz. Tak, przepani. A może powinienem wziąć te plakaty? Nie, zostawię je w klasie. Pośpiesz się. Tak jest, rozkaz. Dziwne. Klucz powinien być tutaj. Proszę spojrzeć, klucz. Może to ten? Aha. Wejdą do schowka, będziemy mogli się wymknąć. Jeszcze nie. Mamy coś do zrobienia. Co się dzieje? Co to jest? Plakat Karolka. Plan się powiódł. Mamy go. Teraz powinnam go zniszczyć. Powinnaś go zniszczyć? Właśnie to powiedziałam. Ale jeśli Karolkowi wydaje się, że zrobię to, co mi kazali, to chyba ma nie po kolei w głowie. Tak. Co? Hałas, który usłyszałaś, musiał dochodzić z przyjęcia. Przepraszam, pani dyrektor. Ale nadal nie rozumiem, skąd tu się wzięła woda. Udało się! Dalej, dalej, bo lody się rozpuszczą. Hurra! Czy
ja kiedyś zmądrzeję. Gałka moich ulubionych z dużymi kawałkami czekolady. Co się stało? O, to niestety mój ostatni dzień. Wyciśnijcie z niego, co się da. Co? To pański ostatni dzień? Jak to? Jesteście moimi jedynymi klientami. Nikt już nie kupuje lodów. A my to co? Kupujemy wszystkie. Ale to stanowczo za mało. Wszyscy teraz chcą się odżywiać zdrowo. Moich lodów nikt już nie uważa za zdrowe. Ale... Tak więc już od jutra nie ma więcej moich lodów. Nie! Koszmarny Karolek i sen o lodach. Koniec moich lodów! To niesprawiedliwe! Karolku, masz ochotę na marchew? Nie, dzięki. Chyba, że masz lody marchewkowe. Ja? Wszyscy jedzą warzywa. Jest ciężko, Karolku, coś o tym wiem. Karolku, Damianku, kolacja. Jestem głodny, co na kolację? O, kiełbaski? Tak, Karolku, z marchewki. No, mniami. Co? Kiełbaski z marchwi? Z marchewkami z wody i pióre z marchwi. Skąd tu tyle marchewki? Nie bądź koszmarny, Karolku. Ona jest naprawdę bardzo zdrowa. A co na deser? Ciasto z marchwi. Nie do wiary. A więc Rzymianie postanowili, że zbudują... Zobaczmy, co leci na innych kanałach. To naprawdę pyszna surówka z bakłażanem, morelami, papryką i cukinią. Dodaj też bazylię, nieco tartej marchwi i gotowe. To warzywa! Wynoszę się stąd! Marchew, lody... Więcej marchwi. Z ostatniej chwili od dzisiaj lody przestają istnieć. Powtarzam, lody przestają istnieć. Przestają istnieć! Nie! Bakłażan, cukinia, karczochy. Mamo, możemy zrobić przepyszną sałatkę. A ja muszę mieć lody. Co? Gdzie się podziały wszystkie lody? Od zawsze były tutaj. Gdzie się podziały moje lody? Nie bądź koszmarny, Karolku. No i musiałam kupić te wszystkie uszkodzone puszki z marchewką. Tylko spójrz. To nie moja wina, że wycofali ze sprzedaży wszystkie lody. Mógłbyś przynajmniej pomóc mi to schować. Zbierz 6 kuponów i wygraj wycieczkę do fabryki lodów bałwanek. I ułóż hasło reklamowe. A tak, z tym to sobie poradzę. Mamo, co na kolację? Marchewka. Super! Co? Ty, posłuchaj tego. Lody bałwanek smakują cudnie, jak jesz ich dużo, na pewno schudniesz. Jeśli to hasło nie wygra, to nie nazywam się Olo. Dzięki, Olo. Dobry z ciebie kumpel. Ojej! Karolku, czemu drabina leży? Proszę się nie niepokoić, zaraz ją przystawię.
Tak? Kto tam? Dobrze wiesz, kto, Karolku. Zawołaj moich rodziców. W tej chwili są oboje bardzo zajęci. Wpadnij w przyszłym tygodniu. O, gorzko tego pożałujesz. Możliwe, ale wcześniej wygram nagrodę pieniężną. Gdzie jest mój komiks z mutantem Maxem? Chcę go mieć w tej chwili. Już, już, Karolku. O, proszę, Karolku, przyniosłam ci też najnowszą płytę zabójczych szczurów. Masz już nowy super mega miotacz, Karolku? Nie jestem pewien. Może. Proszę, zestaw do mrocznej oranżady. Dokładnie taki, o jaki prosiłaś. A tu są bilety na mecz piłkarski. W końcu! A na kolację chcę zapiekankę pasterską, a nie tę okropną kapuchę. Tak jest, Wandziu. W tym bałaganie nie można niczego znaleźć. I czemu wszystko jest różowe? Nie bądź wredna, Wandziu. Nie jestem Wandzią, jestem Karolek. Chwileczkę. Zmieniam się w wredną Wandzię. Nagroda nie jest tego warta. Chcę wrócić do domu, proszę. Nic z tego, Karolku. Nie odeślemy cię do domu, bo podoba nam się, że z nami mieszkasz. To niesprawiedliwe! Czego tu chcesz, Głąbie? Chcę wrócić do domu. Oho, czyżby przestał ci się podobać mój dom? No, nie podoba mi się. Wielka szkoda, Karolku. Jakoś musisz się przemęczyć. Eureka! To jest to! Skoro nie umiem nakłonić wrednej Wandzi, żeby mi pomogła, sam będę musiał sobie pomóc. Ciekawe, jak na to zareagują. Karolku! Z całej siły daję po garach. Bardzo głośno. Wspaniale! Nic nie przebije gry na perkusji, co, Karol? Ale strasznie dużo przy tym hałasuje. O, tak. Zupełnie jak Wandzia. Uwielbiamy, kiedy Wandzia gra na perkusji. O, ale porażka. O, Karolku! Co teraz robisz? Nic, tylko odrobinę zmieniam wystrój. O! Ledwo się wprowadziłeś, a już zmieniasz wystrój. Jakbym widział naszą Wandzię, ciągle coś zmieniała. Ach, znowu jestem jak Wandzia. To jakiś koszmar. Poddaję się. O, no nie, Karolku, usiadłeś. To co? W moim fotelu. Musisz odejść, Karolku. Już u nas obowiązuje tylko jedna zasada i ty ją złamałeś. Tak. Proszę, proszę, Karolek już odpadł. Zobaczmy, jak radzą sobie pozostali. Czy jesteś u nas szczęśliwy? Tak, jestem. My też cieszymy się, że cię u nas dobrze. Dobranoc, słodkich snów. Najpierw na deser chciałam zjeść szarlotkę, a dopiero potem miałam obejrzeć w telewizji Fabrykę Gwiazd, a nie na odwrót. Czy mówię w jakimś obcym języku? Wszystko źle. Dłużej tego nie wytrzymam. Chcę, żeby Piotruś wrócił. Ja też. Wandziu, w tej chwili możesz odejść. Ha! I bardzo dobrze. Beksy! Wygląda na to, że w tym tygodniu zwycięzcą zamiany dzieciaków został Piotruś! A to twoja wielka nagroda pieniężna. Powiedz, jak się czujesz? Bardzo, bardzo szczęśliwy. Cześć, Karolku. Witaj w domu. O, czołem. Czołem. Co was sprowadza? Chcemy poszperać.
A byliśmy tu pierwsi. My byliśmy pierwsi. Gdzie są hamulce? Nie martw się, nie będziesz ich potrzebował. O, no dobrze. Tato? Dobrze wykonana robota. Jest strasznie twardy. Potrzebujesz mniejszej przyczepności i większej mocy. Spadaj, robalu. Nie bądź koszmarny. Jakieś pomysły? Tak, potrzebujemy skrzydeł. Skrzydeł? Tak, jak u wróżki. Nie ma mowy. Już jest, już jest. O. Moja córka zawsze wygrywa. Kupiliście go w sklepie. To oszustwo. Wcale nie, zazdrościsz mi. Mój gokart ma silnik, układ kierowniczy ze wspomaganiem, elektryczne szyby, podgrzewane siedzenie. Wymieniać dalej? Nie musisz. Ty oszustko. Ha! Oszukują przegrani. A ja jestem zwyciężczynią. Przypomnij, co mówiłeś o skrzydłach? Mama mówi, że jest kolacja. Powiedz jej, że nie przyjdziemy, póki nie skończymy. Na pozycję? Trzymaj się, Karol. Powodzenia, Karolku. 3, 2, 1, start! Zwolnij ręczny hamulec. Nie wiem, jak to się robi. A mówiłam ci, żebyś przeczytał instrukcję obsługi. Jedna z głowy, jeszcze 3. Kapitan Zgrzyt, komendantka obozu, a to nasi nowi rekruci, tak? To jest Damianek, a to jest Karolek. A gdzie są gry komputerowe? O,
nie ma tu żadnych zatęchłych gier. W obozie Słoneczko preferujemy zajęcia na świeżym powietrzu. Będziecie zdobywać także sprawności. O, uwielbiam zdobywać sprawności. Nie cierpię zdobywać sprawności. Nie gadaj, bierzcie swoje plecaki. Pokażę wam wasze trycze. Za mną! Beze mnie! Ja wracam do domu! Poczekajcie na mnie! Hej! O, trzy calutkie dni bez Karolka. Rozkosz! Nie! Koszmarny Karolek na letnim obozie. Co wy tu robicie? Nie wiem. Rodzice przysyłają mnie tu co roku. No i jak tu jest? Zupełnie jak w wojsku. Baczność, spocznij, padnij w tył zwrot. Nie martwcie się, powiedzą wam co robić. O, lubię jak ktoś mówi co mam robić. Nikt mi nie będzie mówił co mam robić. Ustawić się w nogach łóżek oraz spać, gasić światło, żadnych rozmów. Ale przecież dopiero szósta. Porządnie się wyśpi, rekrucie. Jutro będzie wielki dzień. Żadnego czytania po zgaszeniu światła. Niech mi zabroni. Przy swoich łóżkach! Baczność! Popraw poduszkę! Wygładź koc! A to do niczego ci się nie przyda! Pan zabij! Imię? Karolek! Karol, proszę pani, czy to twoje łóżko? Tak, przepani. To skandal! 50 pompek już! Raz, dwa... Biegniemy na tor przeszkód. O, co to jest tor przeszkód? Nie wiem. Czymkolwiek to jest, to ja nie skorzystam. Młodzicy, tutaj. O, to nie wygląda najgorzej. Seniorzy, w tę stronę. Już. Karol, na co czekasz? Na oklaski? Rozejść się, obiad! Ale było fajnie. Dobrze się bawiłeś, Karolku? A jak myślisz, Robalu? Mielonej frytki, przepani. A co to jest? Gulasz. Pycha, uwielbiam gulasz. Nie znoszę gulaszu. A gdzie są frytki? My tu nie mamy frytek. A gdzie mielony? My tu nie mamy mielonych. No to co macie? Gulasz. Ale ja chcę frytki! Ja chcę frytki! Ja chcę frytki! Ja chcę... Gulasz, proszę. Ubieraj się szybko, uciekamy. Ale ja wcale nie chcę uciekać. Co? Podoba mi się tutaj, wcale nie chcę uciekać. Jak chcesz, zostawię cię tutaj i to całkiem samego. To samo dotyczy opiekunek dzieci. Tak? Czego chcesz, nieciu zwany muskularnym? Nie wiem. Karolku, królu Karolku, przychodzę w imieniu niektórych twoich poddanych. Zbliż
Zapisz się i mów, o co ci chodzi, ojcze. No więc... Ale nie tak! Wedle naszego prawa wszyscy muszą krzyczeć. A, no dobrze. Poddani protestują przeciw twoim nowym prawom. Ojcze, ośmielasz się krytykować króla? Przecież tylko zwracam uwagę. Wrócić do lochu! Nie bądź koszmarny, Karolku. Taki już mój fach. Więcej frytek, Karolku, pora iść spać. Chwila, moment. Nie możesz mi mówić, co mam robić. Jestem królem i nigdy więcej nie pójdę spać. Ależ, Karolku. I skazuję cię na banicję. Co? Tak, na banicję. Resztę życia spędzisz na mokradłach. Wyprowadzić. Nie bądź koszmarny, Karolku. Na czym to ja skończyłem? A tak, wezwać królewskiego wytwórcę zabawek. Najwyższy czas. Patrz, zaprojektowałem straszliwą broń. Największy na świecie miotacz Brei. Za jego pomocą będę mógł obronić swoje królestwo przed każdym i będę nie do pokonania. Świetnie, ale jeden mały drobiazg. Nie jestem pewien, czy to będzie działać. Co? Bo widzisz, panie, ta konstrukcja może nie wytrzymać sił generowanych przez tak duże ilości Brei. Czy ty też chcesz trafić do lochu? Nie. Wszak jestem tylko głupcem, królu. Wykonam polecenie. Jak dobrze być królem. Karolku, uwolnij nas natychmiast. Zamilcz, bo inaczej będziecie dostawać tylko chleb i wodę. To więcej niż dostajemy teraz. Milcz, Robalu, i złóż pokłon swojemu królowi. Zapomniałem, że nie możesz. Zdetronizowana królowo Wandziu, czy przyznasz wreszcie, że jesteś najbardziej apodyktyczną osobą na świecie? W życiu zawsze będziesz bardziej apodyktyczny niż ja. Zawsze był koszmarny. Jak brzmi to słowo, które zaczyna się na B? Beksa? Bezczelność? Dziękuję. To znaczy, cicho, Robalu. Zbrzydło mi to. Zorganizujemy, jak się to nazywa? Turniej. Tak, właśnie. I ty weźmiesz w nim udział. Gorzko! Tego pożałujesz, Karolu! Zacni poddani, witajcie na turnieju rycerskim! Z mojej lewej siejący postrach czarny rycerz. Naprzeciw czarnego rycerza z mojej prawej wredna Wandzia. Miłościwy panie, nie popełniamy błędu? To dziewczyna. Słyszałam. Kwestionujesz decyzję swojego króla? Nie, oczywiście, że nie, tylko że... Dobrze. Turniej uważam za otwarty. Wszystko zepsułeś? Zsyłam cię na mokradła! W ogóle to wszystkich was zsyłam na mokradła na zawsze! Dobra, wiesz co? Mam ochotę na frytki. Co tu się dzieje? Gdzie są królewskie frytki? A wszystkich wygnałeś na mokradła. Nie ma kto smażyć frytek. Heniu, zwany chciwym, wszak lubisz jeść. Niniejszym mianuje cię szefem królewskiej kuchni. Jej, dzięki, Karolku. Przepraszam, dziękuję, wasza królewska moc. A teraz idź i zrób mi frytki. O, rozkaz, panie. Tylko się pośpiesz. Karolek Maczkowskie! Karolek Maczkowskie!
Karolku, zacznij jeszcze raz. Największy na świecie, bo... Był wielkości... Dziękuję, Karolku. Ubawiliśmy się setnie. Muszę pozbyć się tej czkawki. A teraz, dzieci, zmieszamy nieco barwnika niebieskiego z barwnikiem żółtym i zobaczymy, jaki uzyskamy kolor. Psst, Lolo. Czego chcesz, Karol? Potrafisz zrobić miksturę, która przegoni moją czkawkę? Nie ma sprawy. Po pierwsze, trzeba wziąć trójbłyskotian wybuchowy. Następnie dodać kaliflorku magnezji. Najważniejszy składnik, nitroglucina smarkawa. O! Nie poskutkowało. Jak mam pozbyć się tej czkawki? Spodziewał, że śmiech może tak unieszczęśliwić. Skoro czkawki nabawiłeś się śmiechem, to być może wyleczy cię z niej smutek. Co najsmutniejszego przychodzi ci do głowy? Za mało dżemu na kanapce. Dla mnie byłaby to utrata kieszonkowego. Chodź ze mną, Karolku. No na co czekasz? Wrzuć je. Może jest jeszcze coś, co by mnie zasmuciło? Karolku, czy bardzo ci smutno? Pozbyłeś się wreszcie czkawki? Nie! Za to jestem wściekły! Odbiło ci, czy co? Chciałem cię przestraszyć. O, dzięki. A może to ty powinieneś kogoś przestraszyć? A ja wam mówię, dziewczyny, że mam rację. To Wandzia zawsze ma rację. Tak, no i co z tego? No dobra, to który chłopak jest największym śmierdziuchem? Karol! A poza nim? A ja myślałam, że nie lubisz wody, Karolku. Pomogło? Nie. Cześć, Karolku. Pani dyrektor chce cię widzieć w swoim gabinecie. O, cudnie. Tylko tego mi brakowało. Cokolwiek się wydarzyło, jestem niewinny. Bonjour, chat. To mój koryfan.
korespondencyjny kolega, najlepszy przyjaciel na całym świecie. Damianek zaprosił go na parę dni. Mam nadzieję, że lubi kolejki górskie. Nie mogę się doczekać wieczora i jazdy rozbijaczem atomów. Tylko widzisz, Sami nie najlepiej się dzisiaj czuje. Dlatego zostaniemy w domu. W zamian Sami zaproponował coś niesamowitego. Lubię przesprzątać. Więc wysprzątamy dom razem. Nie głodna? O, merci. Nie! Korespondencyjny kolega doskonałego Damianka. Głupie sprzątanie. Głupi korespondencyjny kolega. Podobno uwielbiasz sprzątać. Tak, ale ja jestem ory. Jesteś ory? Boli go głowa, Karolku. Do wczoraj brał udział w ważnych szachowych mistrzostwach świata. Ha! Wygląda na mistrza świata w wylegiwaniu się. Przyniesie mi coś do czytania, Damianek Monami. O, moją encyklopedię. Czytam ją od początku i już jestem przy L. Poszukaj pod lenistwo, a znajdziesz jego zdjęcie. A może kiedy indziej? Wolałbym jakaś komiksy. O, Karolek ma dużo komiksów. To moje komiksy. No coś ty, Karolku, przecież są wspólne. Perfekt. Zaraz ci przyniosę. Telewizor zasłania mi go. Odsunie się. Przejrzałem cię na wylot, śliski z Sami. Ominąłeś, Charles. Gdzie? O, mon dieu! Proszę, oto twój... komiks. Karolku! Zwlokę go z tej kanapy, nawet gdyby to miała być ostatnia rzecz, którą zrobię. Sami musisz być skonany. On musi być skonany? Dziękuję, Sharami. Moja ochoba chyba przychodzi. Juhu! To może zagramy w szachy? Może trochę po chwili, Damianku. Najpierw ja pić spragniony. I ja się tym zajmę. To zaszczyt przygotować coś dla gościa, o tak! Napój dla drogiego gościa. Do końca życia go nie zapomnisz, śliski Sami. Już idę, Sami. Twój smakowity napój. A co jest to? Nazywa się niespodzianka Samiego. W nim jest co? Niespodzianka. O, dzięki, Charles. Mam nadzieję, że lubi sok z pająków. Dla pani, madam. O, merci. O nie. Karol! Nie pokona mnie w moim własnym domu. Pokażę mu, kto tu rządzi. Czas na mały domowy sabotaż. Chodźcie, pora na niespodziankę. Śmietanko. Karol! Karol! Starczy. Zanieś to wszystko do szafy na górze. Dobrze, mamo. Cześć, Charles. Wymyślił, że przyda mu się mała pomoc, synu? Nie, dzięki. Voilà! Dzięki. Mon plaisir. O, poczeka. O, upuścił coś. Pozwoli, że to dorzucę. Nie dokładaj! Comme ça? Od
Otóż, sprawując funkcję dyrektora szkoły, dysponuje się władzą. O tak! Wszelką niesubordynację trzeba dusić w zarodku, plus kłopoty z rodzicami. On nie umie poprowadzić drużyny piłkarskiej, a co dopiero szkoły. Nie rozumiem, o co pani chodzi. Jestem urodzonym przywódcą. A teraz jako dyrektor mam prawo mianować nowego wicedyrektora. Olo zajmie pani miejsce. Nie możesz mi tego zrobić. Właśnie, że mogę. Jestem dyrektorem, prawda pani dyrektor? Obawiam się, że tak. Pani dyrektor, apeluję do pani rozsądku. Nie mogę, moja droga. Dałam słowo, a ja zawsze dotrzymuję słowa. Trudno. Powodzenia, Karolku. Do zobaczenia jutro rano. Proszę, nie zostawiać mnie z nim. Tak, zdecydowanie wprowadzę tu kilka zmian. Nigdy nie nadużyję waszego zaufania. Dyrektor Karolek zawsze będzie miał na uwadze wasze dobro. Bardzo słusznie. Dziękuję, panie wicedyrektorze. Przejdźmy do konkretów. Kto z was ma powyżej uszu tych obrzydliwych jarzyn, które serwują w naszej stołówce? Ja! Ja! A więc od dziś posiłki dostarczać będzie restauracja Szybka Wyżerka. O, nie lubisz tego? Nie. Żegnaj, informatyko, witajcie gry komputerowe! Karaoke zamiast lekcji muzyki! Latać jak wiatr! Posłuchajcie nowego hymnu szkoły! Nauka precz, mamy wolne! Cały dzień jest w zorach. Może pójdziemy do nich później? Doskonale! Nie możemy pozwalać na samowolę. Co będzie z naszym autorytetem? Zbawimy się. Proszę. Tak, słucham. Mam tego dość. Nie nadajesz się na dyrektora. Nachodzicie mnie państwo w moim gabinecie i mówicie mi takie rzeczy, kiedy piję. Więc składam wam propozycję nie do odrzucenia. 12 okrążeń szkolnego boiska zakończone zimnym prysznicem. Albo? Albo zostaniecie po lekcjach. Ile jeszcze mamy tu siedzieć? Nie wiem. Wiesz, czego się dowiedziałem? Jesteś najpopularniejszym dyrektorem. Zgadzam się z tym. Proszę. Podobno chciałeś mnie widzieć. Czy nie zapomniałaś o czymś? Och, podobno pan dyrektor Karolek chciał mnie widzieć. Tak, zrób mnie i Olowi herbatę. Och, widzę, że do reszty ci odbiło. Podoba ci się wysługiwanie Karolkowi? Nie wiem. Wolne. Dobrze. Wiecie, dlaczego was tu wezwałem? Naszą ukochaną, przyjazną szkołę opanowały siły zła. Mój brat, dyrektor Karolek, któremu nie wystarcza niszczenie mojego życia domowego, teraz postanowił rzucić naszą szkołę na kolana. Karolek nadużywa swojego stanowiska, dlatego zdecydowałem się powiedzieć mu nie. Precz z dyrektorem! Jesteście chłopcy ze mną! O chłopcy... Uznałbym, że jednak nie. A dyrektor Karolek z przykrością dowie się, jakiego ma nielojalnego brata. Pierwszy raz w życiu zostałem po lekcjach. Ile to będzie trwało? Ha! On nie wie. Chcę, żeby pani dyrektor wróciła. A ja chcę odzyskać stanowisko wicedyrektora. A ja chcę się zemścić za poniżenie. Czas odosobnienia dobiegł końca. Telefon! O,
prosimy o więcej mleka. Co ja powiedziałem? O, przynieś spod drzwi. Cześć. A, czy ty coś powiedziałeś? Proszę zaopiekować się tym kotkiem. Nazywa się... O, nie mogę odczytać. Wobec tego zapraszam do środka. Proszę, zatrzymajmy go, tato. Pięknie, proszę. No cóż, chyba nie mamy wyboru. Tak! Chodź, brachu, pokażę ci mój fort. Ale ja chciałem pokazać Kiciowi swój pokój. Nazywa się brachu. Wcale nie, nazywa się Kicio. Brachu! Kicio! Brachu! Kicio! Dajcie spokój, to tylko imię. Więc w takim razie co powiecie na głosowanie? Na głosowanie? Tak, głosowanie. Wygra imię o największej liczbie głosów. No to zobaczymy, jak wam poszło. Damianku, zebrałeś, policzę, 6, 7, 8 podpisów. Dobra robota, synu. I kto jest dobrym chłopcem, co? Kiciu. Karol zebrał 35, 36, 37 podpisów. Guru nasi! Brachu! Karolku? Co, tato? Co tu jest napisane? Królowa. A tutaj? Mutant Max. Karolku. Co, tato? Chcesz powiedzieć, że jej wysokość osobiście przechadzała się dziś naszą ulicą? Karolku, oszukiwałeś. A właśnie, że nie. Posłużyłem się wyobraźnią. Karolku, nie zrozumieliśmy się. Każdy głos musi być ważny, a to znaczy, że każdy głos musi być prawdziwy. Chodź, Kicio. Nie martw się, Karolku. Może odrobiłbyś teraz lekcję? Jeszcze mnie nie pokonał. Masz kłopot z podjęciem decyzji? Dlaczego nie zapytasz cioci Ani? Błyskawicznie odpowie na twoje pytanie, więc po prostu zadzwoń pod bezpłatny numer 672. Eureka! To jest to! Zapytam ciocię Anię. Dzień dobry, drodzy radiosłuchacze. Karolku, jak długo to potrwa? Posłuchajcie! Czekam na wasze telefony. Muszę na chwilę do łazienki. Zadzwonił do nas zdezorientowany Zenon. Witaj, zdezorientowany Zenonie. Dzień dobry. O co chciałbyś zapytać, zdezorientowany Zenonie? Więc chodzi o mojego kociaka, to znaczy mojego kota. Mojego bardzo dużego kota, który w niczym nie przypomina kociaka, naprawdę. No i? No i nie mogę się zdecydować, jak go nazwać. Jeśli pozwolisz, przerwę ci na chwilę. Twój kot to chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec. Powinienem nazwać go Brachu, czy może Kicio? Oczywiście, że... Brachu. Chodź, brachu, pobawimy się! Chwileczkę. A gdzie jest telefon? I tutaj. Ha? Dziękuję, Karolku. Halo, witam. Zapytaj ciocię Anię darmowej gorącej linii. O co chcesz zapytać ciocię Anię? Ojej! Karol! Budź się, brachu, pora wstawać. Kicio! O, Kicio! Brachu! Kicio! Przestańcie! Jeju! Załatwmy to raz na zawsze, ale uczciwie. A co to jest? To urna wyborcza. Będziesz do niej zbierał głosy, jeśli je zdobędziesz. Ej, co ty właściwie kombinujesz? Odpowiadaj, jak pytam, gamoniu. O,
co to jest? Moja nowa roślinka. Dostałem od panny miodzik. Ale po co grasz? Żeby ta roślinka rosła i była szczęśliwa, wspieram ją grając i śpiewając. O! A to po co? Pora karmienia. Roślinka musi być regularnie odżywiana. Co jej dajesz? Specjalny pokarm dla roślin. A jeśli ona woli kanapkę? Ja nie będę ci czytał poezji. Ej, chcesz zobaczyć najnowszy numer Karakecka Kung Fu? Chcesz? Aha, brakuje muzyki. Czy wiesz, która dopiero jest godzina? Tak, to czas dla rodziny. Co ty wyprawiasz? Twoja roślina polubiła mnie. To oczywiste. Macie to samo IQ. A ty, mądralo, się nie wtrącaj! Ale numer! Karolek znalazł sobie przyjaciela. Szkoda, że to tylko warzywo. Tak się składa, że to nie jest warzywo. Jej łacińska nazwa... O, wcześnie wstaliście. Karolku, pamiętasz, że dziś zajmujesz się domem? Odkurzacz sam nie odkurzy. Ona nie lubi poezji. O? Gdybym miał roślinę, nauczyłbym ją jeść śmieci, żebym już nigdy więcej nie musiał sprzątać. O! Ty dzwoniłaś do drzwi? Ekstra! Zaczekaj tu chwilę. O, ta roślina sama umie się przemieszczać. Karolku! Niemożliwe, żebyś już skończył. Dobra, dobra. Nienawidzę tego. Hurra, skończyłem! Pora chwilę odpocząć. Głupi Damianek i jego głupia roślina tak wcześnie mnie dziś się obudzili. To do mnie! Przyszliśmy zobaczyć twoją roślinę, jak się miewa? Tada! O, jest urocza. Co zrobiłeś, że urosła taka duża? Karmiłem ją regularnie i recytowałem jej wiersze. O, tak. A szczególnie lubi sardynki. Chłopcy, czy będziecie się bawić? O, tak. Cudowny pomysł. W co się pobawimy? Sardynki. Doskonale. Zaniosę tę roślinkę do twojego pokoju. Tak, proszę, mamo. Nikodem i ja będziemy liczyć, a ty się schowaj. Och, cudownie! Jeden, dwa, trzy. Dziesięć! Szukam koło mety, nie wolno! Ciekawe, czy jest tutaj. Ej, niektórzy ucinają sobie drzemkę. Widziałeś gdzieś Nikodema albo Antosia? Nie, bo spałem na tręcie. Widziałem tylko wewnętrzną stronę swoich powiek. Ja tu spałem! Ale Karol... Precz! Aha, założę się, że są w środku. Nie, tu ich nie ma. Nie martw się, nie zapomniałem o tobie, moja mała przyjaciółko. Pewnie zbliża się pora karmienia. Thank you.
rezydencja doskonałego Damianka Supergwiazdy? Mogę rozmawiać z menadżerem doskonałego Damianka? Dzwonię, zrób ze mnie supergwiazdę. W przyszłym tygodniu będziemy w waszej okolicy. Dede ma zadatki na supergwiazdę. Naprawdę? Panie, zrób ze mnie supergwiazdę. Powiem panu, jaki jest naprawdę Dede. No, jeżeli zaakceptuje pan nasze honorarium... Co pan powiedział? Jakie honorarium? To, które wypłacimy, jeżeli Dede zakwalifikuje się do finału. 500 funtów. Możemy dać więcej. Więcej? Skoro pan naciska 750... 700 funtów? Niech panu będzie 1000, ale ani grosza więcej. No dobrze. Karolku? Zgoda, stoi, będziemy w kontakcie. Muszę kończyć, jeden z moich artystów mnie wzywa. Z kim ty rozmawiałeś? To była pomyłka. Robimy przyjątko, dołączysz? O nie, dziękuję. Położę się wcześniej. Karolku, czy ty dobrze się czujesz? Tak, doskonale, ale cenię sobie sen. Teraz naprawdę zaczynam się o ciebie martwić. Obserwuję i uczę się, mamo. Obserwuję i uczę się. Jeszcze mleka? Tak, dziękuję, Karolku. Muszę przyznać, że miło ci widzieć tak wcześnie na śniadaniu, Karolku. O! Ja otworzę! Czego chcesz, czarownico? Przyszłam upomnieć się o swoje. Czyli o co? O Damianka. Przyszłam zrobić z niego supergwiazdę, więc gdzie jest? Skąd się dowiedziałaś? Pocztą pantoflową. To chyba oczywiste. A teraz z drogi! W tej chwili Robala nie ma w domu. Poszedł na spacer. Wobec tego, jak wróci, powiedz mu, że muszę się z nim zobaczyć i to szybko. Jeżeli chcemy, żeby doszedł do finału, nie mamy chwili do stracenia. Nie ma sprawy, to na razie. Chodź już, Damianku. Czeka nas wiele pracy. Czyżby? Tak, Damianek pomoże mi liczyć moje kieszonkowe. Twoje? Ruszaj się, Robalu. A co, jeśli nie zechce zostać supergwiazdą? Właśnie, że zechcesz. Wierz mi, że zechcesz. A kto mnie do tego zmusi? Wytrzymaj. Och, co to? Zostań tu, ja się tym zajmę. To moje 5 minut, całe życie sąsiadowania z tymi odrażającymi chłopakami nie pójdzie na marne. Wreszcie, Wandziu, wreszcie. Wandzia? O, Karolek, okłamałeś mnie, jest tam, prawda? Tak, jest. Chcę się z nim zobaczyć. Ten Robal to mój młodszy brat, a nie twój. Dlatego to ja zrobię z niego supergwiazdę, a nie ty. Tak ci się tylko wydaje. Nie daruję ci tej zniewagi, ty! Jak już ci mówiłem, Damianku? Mam wybór ty czy ona? Niestety jest niewielki. No to wybieram ciebie. Mądry wybór, Damianku, mądry wybór. A teraz porozmawiajmy o twoim wizerunku. Witajcie na przesłuchaniu do programu Zrób ze mnie supergwiazdę. Damianku, czy jesteś gotów? Panie Janie, panie Janie, zwódź się już, zwódź się już. Spanie jest dla dzieci. Zalej skowroneczku. Więc się rusz, więc się rusz. Dziękuję, przechodzisz do finału. Chodź, musimy wracać do domu. Mama myśli, że spacerujemy po parku. Ale ja nawet nie miałam okazji im podziękować. Trudno, podziękujesz, jak wygrasz finał. Wiedziałam, że w końcu do mnie przyjdziesz. Wchodź śmiało. Omówimy strategię. Dziękujemy, dzielny Dawidzie. Rozśmieszyłeś nas do łez. Jeśli dopiero do nas dołączyliście, informuję, że oglądacie finał programu Zrób ze mnie supergwiazdę. Teraz czeka nas występ nietypowego, acz utalentowanego chłopca. To doskonały Damianek w Zrób ze mnie supergwiazdę!